Dzień dobry, biało-niebiescy kibice. Nowy rok, a więc czas rozpocząć kolejny odcinek programu Kawa na Solskiego. A dzisiaj naszym gościem będzie MVP, wybrany przez naszych kibiców, czyli Mateusz Kochalski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Przepytamy Cię trochę. Pytań mamy sporo. Ale jest jedno standardowe, od którego zaczynamy każdy program, czyli jak rozpoczęła się Twoja kariera? Czy pamiętasz ten swój pierwszy trening? Kto Cię na niego zaprowadził? Gdzie był ten trening? Znaczy kariera to się jeszcze nie rozpoczęła, tak na dobre. Przygoda moja się rozpoczęła u mnie w miejscowości w Piaskach pod Lublinem. Gdzieś tam na początku grałem na podwórku z bratem starszym. Później poszedłem na treningi do Piaskowi Piaski. To jest taki mały klub właśnie z mojej miejscowości. Ale tam nie udało się zorganizować mojego rocznika i mój wujek, przyjaciel bardzo dobry mojego taty, zaprowadził mnie do Lublina, do BKS-u Lublin, bo też tam został trenerem. No i tam się wszystko zaczęło. Okej, okay. A w którym momencie zaczęło się takie myślenie, że chcę być bramkarzem? Czy to było już od samego początku? To było od samego początku, jak tylko pojechałem do Lublina, właśnie do BKS-u, ale później miałem wahania po roku może, czy po dwóch, czy po trzech, już nie pamiętam dokładnie, bo gdzieś tam w szkole grałem w polu na takich rozgrywkach międzyszkolnych. I gdzieś tam mi dobrze szło, ale to też było na... Gdzieś tam rywalizowałem z chłopakami, którzy nie grają w żadnych klubach, więc tak mi się chyba tylko wydawało. I gdzieś tam się wyróżniałem i miałem takie wahania, żeby nie zmienić pozycji, ale było mi już szkoda, bo też mi tata mówił, czy właśnie wujek, że dużo poświęciłem jeżdżąc na treningi bramkarskie do trenera Piekutowskiego i do trenera Kuby Wierzchowskiego na treningi, gdzie bardzo dużo się nauczyłem. Także jednak została ta bramka, już później nie było wahań przez resztę mojej przygody. Czyli teraz jakbyś miał się zdecydować zagrać na jakiejś innej pozycji, to wybrałbyś jakoś? Jakiś, nie wiem, na ósemce, na szóstce? Teraz nie wiem. Chyba nie. Chyba już za duże braki mam techniczne, żeby grać w polu. Okej, a w którym momencie pomyślałeś tak sobie, że kurczę, zrobię karierę, że jednak idę w tą piłkę już na całego, bo z tego będę żył, to będzie jakby mój sposób na życie. Od początku. Gdzieś, nie wiem, w Lublinie pierwsze powołania do reprezentacji województwa. Już wtedy wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, żeby osiągnąć jak najwięcej. I wierzyłem od tamtej pory do dzisiaj w to, że będę grał na wysokim poziomie. I jak na razie idzie to... Dobrze. To jak wspominasz takie pierwsze powołanie właśnie, jak dostałeś? Jakie to były emocje? Do reprezentacji województwa to nie pamiętam, ale do reprezentacji Polski U16 chyba, jak dostałem pierwsze powołanie jeszcze z Lublina, to byłem gdzieś tam w szoku, nie? Nie dowierzałem na początku, ale bardzo się cieszyłem, no i wiedziałem, że muszę bardzo się postarać, żeby to wykorzystać. I zaraz przyszła ta oferta z Legii, gdzieś tam były jeszcze inne oferty, ale najbardziej się zdecydowałem na Legię, bo to jednak największy klub w Polsce moim zdaniem i też wielu innych. No i tak to poszło. Poszło. A mając powiedzmy właśnie te 10-15 lat, to kto był Twoim takim idolem? Od najmłodszych lat do dzisiaj Artur Borus był moim idolem i jest dalej. Już niestety nie gra, ale zawsze na niego gdzieś tam zwracałem uwagę. No jeszcze kiedyś na samym początku Iker Casillas jak grał, to jak jeszcze byłem mały, to też mi bardzo imponował swoim refleksem i ogólnie swoją grą. To od razu dopytam, bo jak powiedziałeś Iker, to... Bo tu mamy zawsze ten jeden dylemat, jak rozmawiamy z zawodnikami Barcelona czy Real, więc... Real? Powiem Ci, parę lat temu bym Ci powiedział 100% Real. A teraz już tak nie mam. Nawet nie mam swojej ulubionej drużyny, także... Ciężko powiedzieć, no ale jednak może trochę bardziej Real. Okej, bo pojawiło się takie pytanie, że urodziłeś się w Świdniku, ale z tego co wiem, to nie za bardzo byś tam zagrał.
Wiesz co, ciężko powiedzieć, no też. Dyplomatycznie będziesz odpowiadał. Okay. Parę lat wcześniej też bym powiedział, że nie ma szans, bo jednak moja miejscowość jest za motorem. Ja też zawsze byłem za motorem, kibicowałem. Ale teraz nie wiem, czym tam zagrał, ale na pewno kibicuję im, żeby awansowali do drugiej ligi, bo fajnie jakby było, jakby tak bliski mi klub, jakby był już na poziomie centralnym. Okej, to jak już powiedziałeś o motorze, Kamil Kruk, z tego co ostatnio można było się dowiedzieć, przeszedł do motoru, gdzieś tam się zbroją, to jak byś ocenił, wejdą, nie wejdą, Ekstraklasy, Mam nadzieję, że wejdą. Są na dobrej drodze do tego, nie wiem na którym dokładnie są miejsce, ale wiem, że na pewno wysoko. Gdzieś tam też śledzę te wyniki, także kibicuję im mocno i jak na razie po tych transferach jestem dobrej myśli i na pewno będę obserwował dalej. To jeśli już tak wspomniałeś o transferach, to twój transfer, twój powrót z Radomiaka do Legii, no ale tam nie dostałeś szansy, nie otrzymałeś jakby, żeby pokazać swoje umiejętności w pierwszej drużynie i nie wiem, żałujesz tej decyzji, że wróciłeś, albo nie wiem, że żałujesz, że do kogoś masz żal, że nie dali ci szansy spróbować się w pierwszym składzie? Znaczy, ja z tego co wiem, to tak jak już mówiłem w innych wywiadach, to była decyzja dyrektora sportowego. Trener Michniewicz wtedy mi powiedział, że on nie potrzebował mnie tak bardzo, żeby mnie ściągać. Także nie mam na pewno, nie jestem zły za to, że nie dostałem szansy w Legii w tamtym momencie, bo też nie uważam, że na Legię byłem gotowy, bo to jednak największy klub i moim zdaniem tam powinni grać najlepsi bramkarze. A ja na tamten moment byłem jednym, gdzieś tam przez ekspertów wybrany, jednym z najlepszych bramkarzy w pierwszej lidze, więc tu bardzo liczyłem na to, że zadebiutuję w Radomiaku w tej Ekstraklasie. Dlatego bardziej jestem zły za to, że zostałem ściągnięty do Legii tam 3 czy 4 dni przed pierwszym meczem, niż to, że nie dostałem tej szansy w Legii w tym momencie. Skoro mówimy o tych szansach, to w Stali też musiałeś poczekać na tą swoją szansę i tu kibice są ciekawi, jak ty sobie radziłeś z tym, że no nie jesteś numerem jeden. No i przez cały wcześniejszy sezon Bartek stał w bramce. No, radziłem sobie na początku lepiej, później trochę gorzej, bo no na początku wiedziałem, że Bartek tutaj przyszedł jeszcze w poprzednim sezonie w końcówce przez kontuzję dwóch bramkarzy, jako ten transfer medyczny chyba, tak? I gdzieś tam się dobrze pokazał, więc od początku wiedziałem, że on będzie miał nade mną tą przewagę, że trener go już zna. No i na pewno pomagało też to, że bardzo dobrze wyglądał w tym sezonie poprzednim, dobrze się z nim trzymałem. Też dobrze się dogadywaliśmy i no jakby nie miałem podstaw do tego, żeby myśleć, że to ja powinienem grać, bo Bartek trzymał cały czas dobrą dyspozycję. No i po prostu musiałem czekać gdzieś na tą szansę. Myślałem dopiero, że w końcówce sezonu uda się dostać tą szansę, jak już sobie zapewnimy utrzymanie, ale no tak jak niestety wszyscy dobrze wiedzą, dość długo to utrzymanie graliśmy. Lubimy trzymać po prostu emocje w kibicach do samego końca. No i nie udało się. Ale z Bartkiem się kumplujesz. Nie jest tak, że była jakaś rywalizacja między wami? Nie, ja prawie z nikim nie mam takiej rywalizacji. Jeśli ktoś właśnie z kim rywalizuje pierwszy gdzieś tam nie pokaże się. Nie zacwaniakuje. Tak, nie zacwaniakuje, to się z każdym dobrze trzymam i uważam, że to jest dobre i potrzebne, żeby się wspierać. Tak jak teraz z Konradem, który też bardzo mnie wspiera. I to jest też no bardzo potrzebne, nie? A zerkasz czasem na gry Bartka w Lechu? Tak, jak najbardziej. Oglądam sobie, znaczy no, całych meczów nie oglądam, ale oglądam skróty i no i fajnie, bardzo się cieszę, że gra, nie? Bo on poszedł tak jakby szczebel po szczeblu, może ta sama liga, ale jednak klub większy. Okej. W tym sezonie miałeś ze sobą wiele fantastycznych parad, wiele razy piłka, która tak naprawdę no już powinna wpaść do tej bramki, jednak nie wpadła, no bo między słupkami stałeś ty. To teraz masz taką jedną swoją ulubioną z tej rundy jesiennej, która zapadła ci najbardziej w pamięci? Ciężko powiedzieć, no trochę ich było. Nie wiem, może ta z Górnikiem Zabrze była dość ciężka, bo sam do końca nie wierzyłem, że to obroniłem. Wiadomo, te nalegi
Szczególnie ta jedna interwencja po strzale tam chyba Kramera z głowy też fajna, ale jedną z takich cięższych była też na pewno z Krakowią chyba, tak, interwencja, jak tam do boku dostał skrzydłowy i uderzył mi po długim słupku, gdzieś tak dość ciężko było się złożyć do tego, ale też się udało. A tak to mi szybko wylatują z głowy te interwencje. No tak, to taka prosta sprawa. Tak. A dopytam jeszcze, a ta z ruchem, nie wiem czy pamiętasz, gdzie też sam na sam wyszedł napastnik z tobą, to był, nie wiem, miałeś takie te 2 sekundy na przemyślenie, w którą stronę się rzucić, tą nogę wystawić, czy to było takie już instynktowne? Znaczy spojrzałem, z której strony on dostaje piłkę i jak nabiega i po prostu wtedy podjąłem decyzję, że raczej będzie uderzał po tym bliższym słupku. I potem na stadionie takie westchnienie wielkie było słychać. Tak. No, ale nie, ja takie interwencje, one wyglądają fajnie, ale jednak to jest, pójście w ciemno, nie? Że przewiduję. A ja jednak bardziej doceniam interwencje, w których muszę gdzieś do końca wytrzymać i zareagować na sam strzał. A tak już mówimy, tym pójście w ciemno, to jakie to jest z tymi karnymi od strony bramkarza? Czy ty, na przykład jak ty bronisz karne, to idziesz w ciemno, wybierasz sobie od razu kierunek, czy gdzieś próbujesz wyczekać tego zawodnika do ostatniej chwili? Znaczy ja się staram patrzeć na to, żeby pójść w ciemno, bo idę w ciemno, ale z tym, jak jego noga styka się z piłką. Żeby on nie zatrzymał się wcześniej i nie zobaczył na przykład, że... Bo tak niektórzy robią, nie? Żeby był taki naskok. Tak, naskok. Ale żeby nie zobaczył, że ja już jestem w którąś stronę, wiesz. No a do tej pory nie udało mi się obronić karnego, bo troszeczkę... Może przez te analizy. Na treningach dużo więcej broni tych karnych, bo nie wiem, gdzie będą chłopaki strzelali. Ja przed meczem mam analizę i już tu jednak więcej razy uderzał, to może tam pójdę i nie wiem. I było już na przykład z Jagiellonią tak, że chciałem się rzucić w drugą stronę, ale gdzieś myślałem o tym, że no jednak on strzelił większość karnych w tą, co się rzuciłem, no i wyszło jak wyszło. Ale masz tak jak niektórzy, że gdzieś na bidonie zapisane na przykład na karteczce? Nie, bo to raczej... Każdy ma gdzieś tam jednego, dwóch wykonawców takich stałych, to raczej jestem w stanie zapamiętać. Okej, a masz taki swój mecz z tej rundy jesiennej, który najlepiej zapadł Ci w pamięci i drugi, który zapadł Ci najgorzej, który najlepiej jak najszybciej wykasować? Najlepiej zapadł chyba mecz z Pogonią i z Legią, bo jednak nie dość, że mi się udało dobrze zagrać, to jeszcze fajnie się udało gdzieś tam fajne wyniki zrobić i pokonać faworytów na ich stadionach. A najgorszy mecz, no to zdecydowanie z Koroną Kielce u siebie tutaj. Bo uważam, że to był w moim wykonaniu bardzo słaby mecz. Także chyba tylko ten. Ale kibice Cię chwalą. Kibice są zadowoleni z Twojej gry. Wszyscy są zadowoleni z Twojej gry. Jakie to jest uczucie, kiedy w tamtym sezonie siedzisz tak naprawdę na ławce przez cały sezon, teraz wchodzisz jako jedynka, bronisz, i w głosowaniu kibiców, ze wszystkich zawodników, to Ty zostajesz wybrany MVP rundy jesiennej. Nie wiem, skąd taki wybór. Liczyłem dokładnie. Dwa razy przeliczyłem głosy. Uważam, że jest dużo lepszych zawodników u nas, którzy mają większy wpływ na drużynę, ale może przez to, że jesteśmy w takim miejscu gdzieś tam w tabeli, to ja mam dużo tej roboty i muszę się dużo razy wykazać. Nie wiem, jestem wdzięczny kibicom za to. Nie spodziewałem się, że to ja zostanę wybrany MVP. Na koniec sezonu też mówisz, że będziesz bił się o to miejsce. Nie, na koniec to już jestem pewny, że będę MVP. No to, wiesz, teraz miałem taką rundę wprowadzającą do Ekstraklasy. Teraz już to była rozgrzewka, teraz dopiero pokażę teraz prawdę. Już na pewniaka będę na wiosnę. Jeszcze dobry obóz teraz, przepracujemy i będzie super. Okej. Rzucę takie stwierdzenie. Stal bramkarzami stoi, stąd wychodzą kozaki i są kozaki. Tak to wygląda te treningi z trenerem Beszczyńskim? Bo on czasami ma taki magiczny notatnik ze sobą, tylko nie za bardzo chce zdradzić, co tam jest. To może Ty nam zdradzisz. No, tych zeszytów, z tego co wiem, to już ma bardzo dużo zapisanych całych. No, w tych zeszytach wszystko jest tak naprawdę, jakby ktoś sobie wziął i poczytał, to tam jest każdy mecz przeanalizowany, rozpisany, każdy trening. A co do treningów, no to kurczę, nie wiem, czy mogłem
lepiej trafić, bo nie dość, że jest super atmosfera, dogadujemy się, można sobie i pogadać, jest czas na pracę i na śmiech. To jeszcze treningi są na bardzo wysokim poziomie i z każdym gdzieś tam tygodniem czuję poprawę w jakimś aspekcie. Także no, topka. Beszczu top. Beszczu top, tak. Zdecydowanie. A to mam pytanie a propos wybicia, bo jest wielu bramkarzy, nie wiem jak to dokładnie, żeby się wytłumaczyć. Ojże. Stosuje różną technikę wybicia. Jedni gdzieś jakoś, no wiesz, inaczej wybija Casillas, inaczej wybija Neuer i tak dalej. A czym to się różni? Czy to po prostu jak ty wybijasz, czy na przykład masz różne rodzaje tych wybić, czy gdzieś się nauczyłeś tego jednego, gdzie ci najlepiej wychodzi? No raczej tego jednego się nauczyłem, bo znaczy jedno mam takie sprawdzone. Czasami sobie jeszcze próbuję z dropsa kopnąć, ale to, bo to chodzi o wybicie z ręki, tak, nie? No, to mi najlepiej siedzi ta taka cięta z półwoleja, nie? Z półwoleja. To sobie podrzucam piłkę i daję taką, staram się płaską, żeby nie była też za wysoka, ani za niska. Wiadomo, nie zawsze wychodzi, ale z czasem będzie wychodziło i to jestem spokojny o to. Deklaracja złożona. Tak. No także ja mam raczej taki sposób wybijania. Wiem, że kiedyś bramkarze wybijali całkowicie inaczej, tak. Budowali świece. Świeca. A teraz bramkarze wybijają inaczej, nie? Żeby piłka szybciej doszła, albo nawet dać od razu prostopadłą zawodnikowi, co na przykład Ederson robi chyba najlepiej na świecie teraz. I można sobie włączyć na YouTubie kompilację z jego zagraniami, no to on ma masę takich piłek, które powinny się zakończyć bramką. A właśnie, jak już wspomniałeś, że on najlepiej teraz wybija. A kto według ciebie jest najlepszym bramkarzem na świecie obecnie? Ciężko. Czy no Mateusz Kochalski, a później? Nie. Najlepszym? Nie wiem, no chyba Ter Stegen. Tak jak mi się, jak miałbym powiedzieć na każdej płaszczyźnie, nie? Bo Ederson jednak w bramce moim zdaniem nie jest aż tak mocny jak Ter Stegen, nie? Może lepiej gra nogami, chociaż Ter Stegen też gra bardzo dobrze. Że moim zdaniem no, w tym momencie chyba Ter Stegen. No. Courtois już nie gra jakiś czas. Nie wiem, kto tam jeszcze mógłby być. Ale raczej tak. To niech będzie on. Okej. Okay. A co w twojej grze jest najlepsze? Twój najlepszy aspekt życia, co byś... Gra na linii chyba. Bo przez to tyle mam takich interwencji gdzieś tam, które zapadają w pamięć i są takie może spektakularne. Także gra na linii i nie wiem, chyba tyle. Jeśli miałbym powiedzieć o najlepszej mojej. Okej, okay, a w wielu klasyfikacjach, czy to oficjalnych ekstraklasy, czy różnych redakcji sportowych, jeśli są wymiana top 3 bramkarzy obecnego sezonu, no to gdzie mnie nie spojrzał, no to Mateusz Kochalski to nazwisko się przewija między pierwszym a trzecim, tak bym powiedział, ale zawsze w tej top 3 jesteś. No to kogo byś jeszcze ty umieścił w tym top 3 oprócz siebie? W top 3? Tak. Kurczę, no tak na zbiegiem tej rundy. No mi się bardzo podobała gra Sebastiana Madejskiego z Krakowi. Taki trzymał gdzieś tam najbardziej równy poziom. No na pewno Leszczyński, bo jednak no, bardzo pomaga Śląskowi i też bardzo dobrze wygląda w tym sezonie. Zresztą wcześniej nie uważam, żeby gorzej wyglądał. Trzeci. A trzeci ty. Ja? Nie, ja jeszcze nie. Wszyscy w Polsce. No może ten bramkarz Pogoni. Nie chcę teraz przekręcić nazwiska. Też go widziałem często w tym top 3. Chociaż no nie wiem, czy bym go dał do top 3. Ale to dajemy ciebie. To jest oczywista oczywistość. W tym top 3. Konrad Jałocha trzeci. O. Chociaż jeszcze nie dostał szansy. Ale w Pucharze Polski. Konrad Jałocha i Bartek Mrozek. Tak no. O. Zapiszemy to, wytniemy, zrobimy z tego zapowiedź i wyślemy do Bartka, bo Bartek wszystko lajkuje po kolei, co rzucamy. Bartek miał cięższy początek, ale wiedziałem, że zaraz się gdzieś tam wróci do tego. Właśnie chciałem zapytać, czy byłeś pewny, że jak on pójdzie do Lecha, to od razu wskoczy, czy? Ja byłem pewny zdecydowanie. Moim zdaniem on jest najlepszy z tych wszystkich bramkarzy, którzy tam są. No tylko on miał jakiś taki gorszy początek. Znaczy nie powiedziałbym, że grał źle, bo oni, no nie wiem, te bramki, które wpadały, nie, żadnej bym tam nie powiedział, że to na jego konto bramka, nie? Tylko kibice tak patrzyli, bo wpuszczał te bramki, ale moim zdaniem to było przez gorszą grę po prostu Lecha w defensywie, a nie przez to, że Bartek nagle wskoczył do bramki i coś było gorzej, nie?
A gdybyś miał młodym chłopakom dać taką radę, co zrobić, żeby być dobrym bramkarzem? Jak zacząć? Jak zacząć? To zależy. Jak jesteś wysoki na przykład, albo nie wiem, no ja, mi bardzo pomogło treningi gdzieś tam takiej koordynacji. Miałem dużo treningów właśnie w Lublinie z trenerem Piekutowskim w zimę na salce takiej, gdzie, nie wiem, chodzenie na rękach, chodzenie po jakiejś skrzyni na rękach, jakieś salta na materac czy coś. I to mi bardzo dużo dało, nie? Bo ja byłem takim trochę taki sztywny, że tak powiem, nie? A po tych treningach z nim zrobiłem się taki bardziej gibki w tej bramce. Okay. A komu jest łatwiej? Bramkarzowi, powiedzmy, kto ma 1,85 m, czy taki kondzio 2,01 m? Jak myślisz? Jak to od swojej perspektywy wygląda? Kurde, nie wiem, bo zależy chyba też od ligi, bo w Polsce bramkarz musi być wysoki, nie? Przez co na przykład Mateusz Dudek u nas ma problem, mimo że jest ode mnie, nie wiem, 3-4 cm niższy, a ja nie jestem z tych najwyższych bramkarzy. No i on ma problem, bo jednak w Polsce bramkarz musi mieć tam przynajmniej 1,90 m. A wzrostu ileś tam w górę. Mhm. Tak. A na przykład umiejętności moim zdaniem ma bardzo duże i na poziomie pierwszej ligi, czy już nawet tej drugiej, jest moim zdaniem dużo słabszych bramkarzy od niego. Nawet w ekstraklasie uważam, że nie jest gorszy od niektórych bramkarzy, ale przez ten wzrost jednak gdzieś tam go nie doceniają, nie? Aż na tyle. Ale nie wiem, właśnie no w Polsce mówię, tak jak, że niżsi mają trochę ciężej, ale na pewno niższemu bramkarzowi jest łatwiej jakby się skoordynować i właśnie to, co mówiłem wcześniej, żeby być takim bardziej, wiesz, zwinnym. Gibkim. A wyższy bramkarz ma za to z tym większy problem, bo jednak te wszystkie kończyny dłuższe są i ciężej się gdzieś złożyć do niektórych interwencji, ale Konrad Jochem mi tutaj pokazał, że jednak tak nie jest do końca. Że jednak ten wzrost tak nie przeszkadza, także... Tak. Chociaż w drzwiach się musi schylać. A to tylko w drzwiach. Na bramce mi nic nie przeszkadza. A powiedziałeś tak, że pierwsza liga, ekstraklasa i tak dalej, teraz wymieniasz, a w lidze zagranicznej, w której ty chciałbyś zagrać w przyszłości? Najbardziej w angielskiej chyba, albo no nie wiem, mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi do gry w piłkę, to klimat ten brytyjski, nie? Czyli Szkocja, Anglia, no nie wiem, no Walia, Irlandia to raczej tam nie są, za, nie, tak, nie ma takiego wysokiego poziomu. To tylko Premier League, to nic więcej, nie? No spokojnie, może po wiośnie. Okej, okay. A w którym klubie, dopytam, jakbyś miał? Nie wiem, zawsze kibicowałem Liverpoolowi, ale to za tych czasów, jak grał Gerrard i zawodnicy, tak, ta stara ekipa. A teraz chyba wszędzie mógłbym grać. W każdym bym chciał zagrać w klubie, nawet w tych gorszych klubach w Premier League. Okej. To skoro tak tu wspomniałeś trochę o Kondziu, to ekipie u nas w klubie, to z kim trzymasz się najlepiej? No myślę, że z Kamilem Pajnowskim. Chociaż z każdym trzymam się dobrze. Nie ma, u nas jest bardzo dobra atmosfera, więc nie ma żadnego zawodnika, z którym bym się gorzej dogadywał. No ale raczej z Kamilem najbardziej, bo jesteśmy w pokoju razem, na każdym wyjeździe, gdzieś tam z tego samego województwa jesteśmy, czy też gdzieś tam... Lubelszczyzna górą. Tak jest. Chociaż on daleko, bo z Białej Podlaski, ale... O, to no, już faktycznie. No, to już prawie nie lubelskie. No ale nie, z nim się najbardziej trzymam. Przejdźmy trochę do bardziej luźnych pytań. A jak lubisz spędzać wolny czas? Wolny czas? Tak. No. Kończymy trening, wiesz, już dzisiaj spokój, na dzisiaj już nie wracasz do klubu i co tam robisz? To zależy. Nie wiem, jak jestem zmęczony, no to gram na laptopie w jakieś gry. A w co grasz? Bo tu już mamy grupę taką. FIFA i Football Managera. To raczej tylko dwie takie gry, w które gram. Czasami w coś innego. Dobra, to zanim odpowiesz mi, co oprócz tego robisz, to kim grasz w Football Managerze? I po co to pytanie? No chciałem, żeby ta Abia Świdnik awansowała na ten poziom centralny, więc nie mi gram. No. Czekaj, żebyśmy to dobrze ujęli. Mateusz Kochalski gra w Football Managera i gra z zespołem? Abia Świdnik. Ale nie jako ja.
tylko jako ten mój wujek, który mnie prowadził, żeby nie było. Ja to tam tylko, wiesz, klikam sobie. Tak, tak, okej. Okay. A co oprócz tego robisz w wolnym czasie? No nie wiem, na gitarze sobie pograć lubię czasami. Elektryczna czy klasyczna? Elektryczna u ciebie. Elektryczna albo akustyczna. O. Ale to zależy też od dnia, na co mam ochotę. Czy na spokojniejsze brzmienia, czy na cięższe. No to właśnie, jeśli chodzi o te brzmienia. Bo ja sobie sprawdziłem, co ty słuchasz. No. Miałem taki problem, że miałem ustawione głośniki na słuchawkach maksymalnie. No i włączyłem to. I powiem ci, że trochę mi bębenki zabolały. Ale muzyka fajna, więc opowiedz nam, co ty tam słuchasz, bo to są takie mocniejsze uderzenia. Co ja słucham? Nie wiem, wszystkich jakby rodzajów. Od rocka, od punk rocka, po metal, po thrash metal. Także zależy też od humoru, od dnia. Żeby się zmotywować, to raczej cięższej muzyki. I żeby się pobudzić. A żeby sobie gdzieś tam odpocząć, no to luźniejszej muzyki. Tak z innych rodzajów to sobie paktofoniki lubię posłuchać czasami. Albo firmy. To teraz to pytam o paktofonikę, bo czy paktofoniko zarodził cię Bartek Mrozek? Czy wcześniej już słuchałeś? Bo Bartek nie, to nie. No, w każdym treningu wiem, że zawsze słuchał. Tak? Tak. Ja nawet nie wiedziałem tego. Nie, tak, nie, nie. Kiedyś wcześniej słuchałem. Pokazywał osiedla, na których były nagrywane, gdzie on mieszkał i tak. Tak? Aha, no tak, przecież to na Śląsku. Tak, tak, więc. A ulubiony utwór paktofoniki? Paktofoniki, ulubiony utwór? Ja to ja. O. Zajechało klasyko. No. Wszystkie znam na pamięć prawie z płyty, z kinematografii. No to dobrze, to ja rzucam tytuł Jestem Bogiem i Mateusz Kochalski zaczyna rapować. Słucham. Nie będę rapował, za to szalałeś. Wystarczy, że mam jednego rapera, tak mówisz? Tak. Okej. Okay. Wiedziałem, że od czasu do czasu słucham takiej muzyki. Ja przeczytam to pytanie, żeby się nie pomylić, bo to jest dotyczy muzyki. Mhm. Sepultura z braćmi Cavalera czy bez? Z braćmi zdecydowanie. Oni jednak byli od początku tego zespołu, także wolałem Sepulturę z nimi, ale wiadomo, że coś tam się pozmieniało i odeszli z zespołu. Tam był jakiś konflikt, tak? Z tego, co ja tam Ja nawet nie wiem dokładnie, bo to wszędzie inne informacje są, ale dalej bym pojechał na ich koncert z dużą chęcią i z tego, co wiem, to mają chyba w tym roku pod koniec. I mam nadzieję, że akurat będę mógł. Ale na koncert z tą starą ekipą, z którą założyli zespół, to zdecydowanie bardziej bym pojechał. Okej. Okay. To jeśli wiemy o muzyce już wszystko, kolejne pytanie, które otrzymuje każdy z naszych zawodników, to są kulinaria. Co tam lubisz sobie, nie wiem, zjeść, ugotować, czy nie gotujesz, czy lepiej wolisz, że catering przyjedzie? No to zależy też od dnia, ale raczej jak mam posiłek w klubie, to kolację staram się sam sobie zrobić. Ale jak robię, to raczej takie proste rzeczy, jak ryż, jakiś kurczak, może makaron z kurczakiem, także nic... Albo kurczak z makaronem. Albo to też zależy od dnia. A masz taką potrawę, której skosztowałeś i już byś nie zjadł drugi raz? Którą skosztowałem, bym nie zjadł? Tak. Michał Tromka chyba mówi, że makreli by nigdy się nie skosztował. No ja nie lubię guacamole na przykład, ale nie, no w sumie gdzieś tam mógłbym zjeść. Nie wiem, cebuli nigdy nie zjem surowej. To jest takie chyba najgorsze. Gdzieś do grzybów się powoli przekonuję, ale cebuli surowej nie zjem. Także zupy cebulowej nie zjem. Czyli cateringowi musimy zgłosić, żeby nigdy takiej coś nie przywozili. Tak. Okay. A co najbardziej? Co najbardziej? To Buffalo Wings. Ale takie dobre Buffalo Wings. Kurde, aż zgłosiliśmy. To ja może sobie zjem dzisiaj? Ostatni posiłek podobałbym taki nie za dobry. Tak. Widzę dziary na twojej ręce. Jest pytanie, czy to są jedyne twoje dziary, czy masz jeszcze jakieś? Jedyne. Nie mam pomysłów na kolejne. Znaczy mam, ale nie widziałem jeszcze takiego projektu, który by mi się na tyle spodobał. A co byś chciał zrobić? Bo Stępnie mówił, że będzie skrzydła robił. A ty? Myślałeś o czym? Chciał coś związanego z tym powstaniem warszawskim zrobić. Bo gdzieś bardzo... No też jestem takim patriotą trochę, że nawet mocno, że chciałbym sobie uwiecznić coś takiego na ciele i na pewno bym nigdy nie żałował tego, nie? Ale jeszcze nie widziałem takiego projektu, który bym... Stwierdził, że to jest to. Że to jest to, że na 100% chcę sobie to wytatuować. To jeszcze zapytam, czyli historia była twoim ulubionym przedmiotem w szkole?
Jak masz zaraz zadawać pytania, to powiem, że nie. Ale lubiłem bardzo historię. Może nie uczyłem się tak bardzo dużo, ale lubiłem. Najbardziej chyba geografia. A jak się uczyłeś? Jak się uczyłem? Ogólnie? Tak, tak, ogólnie. Takie oceny, tam średnia. Średnie, sprawdzimy. Średnie nie będę mówił. Uczyłem się odpowiednio. Odpowiednio dobrze. Odpowiednio dobrze na tyle, żeby było dobrze. Tak. Ale nie bardzo dobrze. Okej. Okay. Czyli uczyłeś się tak bardzo dobrze, jak bardzo dobrze bronisz i tego się trzymamy, by tak było. Myślę, że bronię trochę lepiej, ale powiedzmy, że było ok. Ok. To mam ostatnie pytanie. Twoim największym marzeniem jest, i tu to kończ zdanie. Chyba wszystko, co związane z piłką i z takimi nagrodami indywidualnymi, ale też zespołowymi. Chciałbym zagrać w pierwszej reprezentacji Polski najbardziej. To jeśli chodzi o piłkę. No, moim marzeniem jest tak, to, żeby na starość, jak już skończę z piłką i będę starszy, to żeby móc powiedzieć, że zrobiłem wszystko dobrze. Wycisnąłeś tą karierę. Wycisnąłem karierę i moje życie na maksa. Także to chyba jest największe marzenie. Super. To jeszcze teraz będziesz ostatnie pytanie. Stal Mielec na koniec sezonu 2023-2024. Będzie na miejscu X w tabeli. Które to będzie miejsce? Piąte. Piąte. A jakbyśmy dali czwarte i europejskie? No właśnie czwarte, tak myślę, ale nie wiem, czy damy radę dojść. Ale myślę, że tak. To może być czwarte. No i europejskie w przyszłym sezonie. I jedziemy. I przyjeżdżę do Mielca. Nie wiem, kto tam jest na niższym miejscu w Anglii. West Ham przyjeżdża na stadion do Mielca na eliminację ligi. I wybraniasz wszystko. Tak. Pełny stadion. I bronię karnego. Dwa. I się wymieniam koszulką z też jednym z moich ulubionych bramkarzy, z Łukaszem Fabiańskim. O ile jeszcze mam nadzieję, że będzie grał. No i perfekcyjnie było. Czyli tego się trzymamy. Tak. No to drodzy biało-niebiescy kibice, Mateusz Kochalski był naszym gościem, tak jak powiedział, czwarte miejsce, przyjeżdża do nas w przyszłym sezonie West Ham, a Mateusz zrobi wszystko, żeby tak było. Tak jest. Tak więc dziękujemy Wam bardzo za Wasze nadesłane pytania, a już wkrótce kolejny gość usiądzie na tym fotelu i odpowie na kolejne kwestie, które będziecie chcieli poruszyć. A to był program Kawa na Solskiego.